Siemanko wszystkim, ja jestem Kasia, a dzisiaj mamy kolejny dzień w Minecraft. Jesteśmy na Wojanowicach, ale tak jak we wczorajszym filmie mówiłam, pójdziemy do Katylandii. Szczerze, boję się, co tam zastanę i co tam zobaczymy. No ale też nie mogę się wszystkiego cały czas bać. Musimy iść i sprawdzić, co się stało z Katylandią i zabrać stamtąd resztę moich itemków. Tu są w ogóle te skrzynie, które ja przytargałam. Zobaczmy, czy w której z nich jest może jakaś zbrojka. Fajnie by było, bo szczerze, ja nie mam żadnej zbrojki aktualnie, żadnej zbrojki. Ogólnie ja z tego co pamiętam, większość rzeczy wartościowych zabrałam z Katylandii, ale po prostu chcę zobaczyć, jak wygląda tam sytuacja i chcę zobaczyć, czy Katylandia w ogóle jeszcze istnieje. Może to być mega przykry filmik, w sensie może mi być naprawdę smutno, bo wiecie, stworzyłam Katylandię od zera i tak dalej, no ale chcę zobaczyć po prostu. No zobaczymy, nie przedłużam, zobaczymy. Tutaj jest, o, tutaj mamy jakąś zbrojkę. Chcę założyć zbrojkę, wiecie dlaczego? Bo idziemy w przygodę. Zawsze jak ja idę w przygodę, to się zaczyna noc, a jak jest noc, to są potworki, dlatego musimy mieć fajną zbrojkę, żebym właśnie tutaj no miała jakiekolwiek szanse. W ogóle ile ja mam diamentów, jaka jestem bogata, wow! Naprawdę niesamowite. Tutaj raczej zabrałam, nie wiem po co, jakieś łóżeczka i tak dalej. Nie wiem po co to pobrałam. Tu mam znowu diamenty. To wszystko będę musiała ukryć w mojej tajnej bazie. No, niestety muszę to poukrywać. Niestety, niestety, chłopakom ufam, ale wiecie jak to jest. Pisaliście mi też również, a co jak na przykład on odkryje tą tajną bazę? No postaram się tak, żeby nie odkrył jej po prostu. Dobra, a jeśli odkryje, no to nie wiem co zrobię. Ciężkie pytanie trochę. Budki mam już? Nie, budków mi brakowało. Tutaj sobie wezmę może jakiś mieczyk fajniejszy. Czy ja mam jakiś fajniejszy mieczyk w ogóle? No fajnie jakbym miała. Tu mam jakiś łuk. Moc 5 i ile ja mam strzał w ogóle? Jaka ja jestem bogata! Szkoda, że ja do tych skrzynek nie zaglądałam. Serio, szkoda. No dobra, zniszczmy je, odłóżmy je na miejsce. Jeszcze tutaj sprawdzę, tutaj też nic nie ma. Odkładamy je i lecimy w przygodę. Odłożyłam je, jeszcze odstawię niektóre rzeczy, które raczej mi się nie przydadzą. No może na przykład, no nie wiem co mi może w sumie się tu przydać. Na pewno pochodnie, na pewno jedzonko się przyda. I strzały, no bruk zostawię, gdybym musiała się gdzieś podnieść albo coś takiego, no to zawsze się przyda. I lecimy kochani w przygodę, dawno nie było przygód z Katy. Dajcie znać w komentarzu, czy wam tego brakowało. Jeśli tak, no to będziemy chodzić częściej na przygody. Jeśli macie oczywiście ochotę uczestniczyć w moich przygodach, byłoby super, super mi miło, bo ja mam ochotę naprawdę teraz wychodzić z tych Wojanowic i chodzić na różne super przygody. Jeszcze mam w planie bardzo fajną rzecz, ale to też trzeba będzie iść na przygodę i pewnie się oddalić bardzo daleko od Wojanowic, zobaczymy. Póki co wychodzimy, opuszczamy Wojanowice, ale to tylko chwilowo, po prostu zbadamy teren, jak wygląda moja stara wioska. Ale boję się, szczerze boję się, że zajdę tam i po prostu będzie albo jakoś, wiecie, poniszczone wszystko, albo w ogóle nic nie będzie, bo ja wtedy wyszłam, opuściłam Katylandię i nie mam pojęcia, co się od tamtej pory tam działo, więc no może to być szokujące, a może nie jest tak źle, może da się tam nawet zamieszkać, chociaż szczerze wątpię, bo już wtedy to po prostu wybuchało wszędzie na każdą stronę. Zaraz zobaczymy. Tutaj się cieszę, że mamy tą ścieżkę, bo po prostu łatwiej mi dotrzeć do Katylandii. Ja się zawsze, zawsze gubiłam, a teraz się nie gubię, bo właśnie jest ta ścieżka. Ona prowadzi właśnie przez jeszcze ten domek, co jest po środku między właśnie Katylandią a Wojanowicami. No, także ja ruszam w podróż. Jeśli będzie coś się działo, to dam wam znać. Ale póki co, to po prostu będę chodziła, nawet nic nie zbieram, nic nie biorę ze sobą. Po prostu chcę dotrzeć już do Katylandii. Ogólnie słońce już zachodzi, czyli zaraz zacznie się czas nubków. Ej, wczoraj wszyscy się śmiali z tych nubków, mopków. Ja wiem, że mopki to nie nubki, czaję. Ale po prostu tak jakoś nie wiem, czemu mi się tak utknęło w głowie, że mopki to są nubki. Więc zaraz będzie noc i będzie Lipton, bo pewnie zaczną mnie atakować, a ja nienawidzę tego. Dobrze, że mam mieczyk, dobrze, że mam zbrojkę. Dobrze, że w ogóle pomyślałam, żeby zabrać tą zbrojkę, bo szczerze na początku nawet o tym nie myślałam. Dopiero przy samym wyjściu mówię, oj, zbrojka by się chyba jednak przydała. Dobra, lecimy tutaj.
Hop, hop. O, już widzę jakiegoś creepera. Już widzę jakiegoś creepera, zaczyna się. Okej, jesteśmy przy domku Matrunera. To był domek Matrunera, z tego co pamiętam. Tu są główki Wojtka i w ogóle w skrzynkach nie ma totalnie nic. Ja nie chcę tutaj spać za bardzo, bo nie chcę się tu później odrodzić, jakby coś się stało. Tylko zobaczymy, czy coś tutaj się zmieniło. No, nic się nie zmieniło. Opuszczamy ten domek. Hop, drzwi zamykamy, bo tak trzeba robić. No i lecimy. Dobrze, że ta ścieżka w ogóle jest trochę oświetlona, ale i tak się obawiam, że coś mi tu zaraz wyskoczy. Oby nie. O, już zaczynają się szkielety i mopki. Mopki, idźcie sobie. Opatrzcie, idą za mną, idą za mną. Aaaa! Wszystkie za mną idą. Czy ja mam przyciąganie mopków? Mopków? Ej, no czajcie, ile ich jest. Ale was zaraz porozwalam. Bum! 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 No dobra, to chyba trzeba będzie jednak mieczykiem załatwić. O lol, ile ich jest! Co to jest, jakiś spawner czy coś? Ja nie mogę! Ej, wszystkie mnie atakują! Oszalały? A to co to jest? Ej, takiego mobka jeszcze nie widziałam po villageru. O lol! Ej, czy ja to przeżyję? Nie no, przeżyję. Ja jestem koksem. Nie dam cię zabić. Ale lol, po villageru jeszcze nie widziałam. Okej, dobra. Tych rozwaliłam. Łatwo, łatwo mordeczki. I teraz muszę jakoś... Ej, ja nie pamiętam, jak to się przechodziło. Chyba tamtędy trzeba było iść. Bo to już jest mega, mega blisko Katylandii. W ogóle od Wojanowic jest blisko do Katylandii. Bardzo. Te wioski są bardzo blisko. Może dlatego, że ja i Wojtek, wiecie, też jesteśmy blisko. Może to jest powodem tego... Nie wiem. O, tu jest domek, który Wojtek kazał mi zrobić, beka. Ej, fajnie się tak chodzi i się wspomina niektóre rzeczy, które się w sumie działy naprawdę niedawno. O, ja. Dobra, kochani. Chwila ciszy dla mnie, bo dotarliśmy. Co tu robi piesek w ogóle? Już się bałam, że to jest mój piesek z Katylandii, który po prostu uciekł, ale na szczęście nie miał żadnej nazwy. Moje pieski tam zawsze miały jakieś nazwy, więc to nie był mój psiutek. Ej, no dobra, boję się. Okej. Tu jest domek Wojtka, dobra. Wchodzimy i od początku będziemy zwiedzać, na końcu weźmiemy wszystkie... O nie! Tu już jest ogromna dziura na starcie. Wiecie co, powiem wam, że trochę się teraz obawiam tego wejścia do środka, bo już jak takie coś mnie na początku czeka, to nie będzie miłe spotkanie z Katylandią. Na pewno to nie będzie miłe spotkanie. Nie wiem, mam nadzieję, że się jakoś nie rozpłaczę albo nie będą targać mam jakieś smutne emocje, bo wiecie, to jednak Katylandia moja. Ej, no patrzcie, mojej głowy nie ma w ogóle. No nie, no mordo, chcesz się bić, naprawdę, chcesz zginąć. No nie, no po prostu ja zobaczyłam teraz, jak wygląda mój zamek. Ej, ale serio mi jest smutno, bo ten zamek był przepiękny, on był naprawdę cudowny, a teraz jak on wygląda? To nawet nie wygląda już jak zamek, nie wiem, jest mi przykro. Chodźmy zobaczyć, czy domek Wojtka wygląda jakkolwiek, tu są te tablice od on. Tu w ogóle domek Wojtka nie ucierpiał w ogóle, totalnie w ogóle, może dlatego, że jest tak na uboczu, nie wiem, ale nie został zniszczony. Tutaj jest właśnie mój zamek, który niestety został zniszczony. Tutaj wszystko poniszczone, ej, zobaczcie tą ścieżkę, ona jest cała zniszczona, ej, no masakra. Tutaj były zwierzątka, rip zwierzątka, naprawdę. O nie, tu też były zwierzątka. A co jest w tamtej skrzynce? Chodźmy zobaczyć, trzeba zbadać teren, może coś tam się znajduje. Okej. Tu są jakieś itemki, ale ja nie pamiętam, żebym coś tu zostawiała. Kto? O lol. Aha, bo to była ta tajna baza Matrunera, no tak. Dobra, jest tu ogromna dziura. Tu jest kotek. No mega smutne to jest, nawet nie mogę stąd wyjść, czajcie. Wszystko poniszczone. Ciężko mi na to patrzeć, serio. Buda psa zniszczona, tutaj ogromna dziura. Tutaj kolejne dziury. Zobaczcie, jakie te domki villagerów są poniszczone. Nie, no to jest masakra. Serio, to jest masakra. Wszystko tu jest... A ten wieżowiec...
Zobaczcie, ten wieżowiec był taki mega wysoki, na bank go pamiętacie, bo tam była taka, wiecie, pierwsza wodna winda, jaką ja zrobiłam. I naprawdę on był super, a teraz woda się rozlała, wszystko jest poniszczone, te budynki też są zniszczone. Niektóre domki villagerów, powiem wam szczerze, że jeszcze dają radę, żyją, są praktycznie niezniszczone. Ale to jest po prostu rozwalone, naprawdę, no... Nie, to mnie boli, to mnie boli. Ta wieżyczka obserwacyjna też cała zniszczona. Tutaj w ogóle to przejście, nie da się w ogóle przejść na drugą stronę Katilandii. Nie, no to jest masakra, ludzie. Po prostu Katilandia już nie istnieje tak naprawdę. Już nie istnieje, nie wiem po prostu, co mamy zrobić z tym, bo ona nie istnieje. To jest masakra. Nie wiem, możecie mi dać znać w komentarzu, jak wam się podoba Katilandia, w sensie, no, czy na pewno wam się nie podoba. Ale, no co sądzicie o niej, bo ja sądzę, że jest katastrofa. Jest ciężko, naprawdę jest ciężko. Mi jest bardzo przykro, pewnie to widać po mnie, bo no ja naprawdę długo to budowałam, a wy byliście cały czas ze mną przy tym, jak budowałam Katilandię, więc no muszę się ogarnąć. Dobra, wezmę sobie jedzonko. To jedzonko może szybko przepalę, żeby mieć na drogę. Nawet nie wiem za bardzo, co tu mogę pobrać. Dobra, przepalmy to jedzonko. Na dole mam piecyki. Z tego co pamiętam, ojojoj, gdzie są moje piecyki? Gdzie ja miałam tutaj piecyki? O, tu tylko? Serio, tylko tu miałam piecyki? A w ogóle węgiel mam? Czy ja tutaj nic nie miałam? Czy ja może wszystko zabrałam? Dobra. Tu mamy bardziej takie nasiona, tego typu rzeczy, bla bla bla, ziemniaczki, ten łuk, o, moc 4, ale teraz mam moc 5, to jest spoko. Tutaj nic, w sumie to wszystko mogę sobie zrobić sama, więc tego nie potrzebuję. Idziemy do tajnej bazy i tu jest pusto. Tu było zejście, nie pamiętam gdzie. Dobra, to tajna baza też tutaj tylko w obrazie jest. Aktualna moja tajna baza jest o niebo, niebo lepsza, tak mi się wydaje. Możecie dać znać w komentarzu, bo tam są trzy przejścia. Wczoraj jak dodałam ten film, to bardzo wam się podobała, więc mega mnie to cieszy. Ale wiecie, co mnie nie cieszy? To, że Katilandia po prostu praktycznie nie istnieje. Wezmę sobie te wieszaki, bo je ciężko zdobyć później. I po prostu będę je miała u siebie w domku. Wszystkie itemki chyba zabrałam. No, wydaje mi się, że stąd bez sensu to zabierać wszystko. To mięso też zostawiam, bo skoro... Nie, upieczone wezmę, ale skoro nie mam węgla, to nawet nie wiem, po co mam je brać. Chyba, że sobie usmażę może w Katilandii. Dobra, wezmę je, usmażę je w Katilandii. A tu jest piesek! Jejku, piesku, co tu robisz? Co tu robisz? Ojejku, boi się. Nawet nie wiem, jak go zabrać. Będziemy musieli zrobić specjalny transport dla moich zwierzątek, bo serio, no... Ja chcę je z powrotem u siebie, a skoro aktualnie mieszkamy w Wojanowicach, to po prostu... O, tu mam smycz! Może dam radę go przetransportować do Wojanowic. Dobra, spróbujmy po prostu tak zrobić. Ja wezmę tą smyć i spróbujemy. Może się uda. Weźmy wszystko, tu bloki muchomorów też, bo one fajnie wyglądają. Możemy fajne jakieś budowle z nich porobić. Ten beton też wezmę. Czerwony beton też, czarny też. Wiecie, jak to ciężko się robi? Ej, serio to się ciężko robi, więc to wszystko się przyda. Karta wejściowa do Matrunera, to może mi się aktualnie nie przyda. Dobra. Złote jabłko też mi się może przydać. Co tu może mi się przydać jeszcze? Te dzwony też są fajne. No i chyba z tego już wszystko. Myślałam, że zostawiłam więcej rzeczy tutaj, ale chyba jednak nie. Bierzemy pieska. O, ej, tu są jeszcze jakieś fajne rzeczy, to tu też weźmiemy. Okej, diamentowe. No to bierzemy. Diamenty trzeba brać. To też weźmy. Wełny też, bo jest naprawdę i bardzo dużo. A też się ciężko zbiera, bo trzeba z tymi zwierzakami latać i w ogóle. Dobra, weźmy tego psiutka na smyczy. Czy on nas w ogóle lubi? Dobra, chyba nas lubi. Dobra, bierzemy cię psiutku i uciekamy do Wojanowic, bo z Katilandii to tu za dużo nie zostało. Ej, on nie chce iść? Aha, bo on nie jest oswojony. O nie, nie możemy go zabrać, bo jego pan pewnie go tak usadził tutaj. No i musi siedzieć, dopóki pan go nie odsiedzi. Chciałabym cię zabrać, ale nie mam jak. Widzicie?
On po prostu nie da rady się ruszyć, dopóki jego pan go nie zabierze, więc niestety, Psiutku, musimy cię zostawić. Ale gdzie jest mój Psiutek w sumie? Ej, no zapomniałam o moim Psiutku. Dobra, idziemy szukać mojego piesełka. Może gdzieś tu się kręci. Oby, bo to nie był mój piesek jest nazwany, więc to raczej był piesek może albo któregoś z chłopaków, albo może on ma pieska, kto wie, nie wiem. Ej, tu też cały płot rozwalony. Nie wiem, przykro mi jest strasznie, wrócę chyba po prostu do Wojanowic, sobie to wszystko przemyśleć i no nie wiem, naprawdę. Jest mi mega przykro, tutaj była stajnia koni, gdzie są moje konie wszystkie? No, można oficjalnie powiedzieć, że koty się chlupają w fontannie. Fajnie się bawicie? Dobrze, bo ja się fajnie nie bawię. Jest mi przykro, ewidentnie Katylandia już po prostu nie istnieje i jest mi naprawdę z tym źle. No nie wiem, może zostanę tu jeszcze, poobserwuję co się dzieje, ale jednak już mam ochotę wracać do Wojanowic, bo tam jest fajnie, tam mam swój domek, jest przytulnie. Aktualnie jest mi przykro, muszę sobie jeszcze może w samotności tu trochę pochodzić, no i popatrzeć co tu się po prostu rozwaliło, czy jestem w stanie kiedykolwiek to naprawić, chociażby dla samego faktu, żeby ta Katylandia po prostu była, bo wiecie, to jest jedno z lepszych wspomnień z tego ogólnie serwera, więc no naprawdę jest mi mega, mega szkoda, że tak to się skończyło, tak się skończyła ta wioska, więc dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o Katylandii aktualnie i jak dojechać tego Onstron za to, co tutaj zrobił, bo naprawdę, no, nie podoba mi się to i nie podoba mi się aktualnie, moja stara wioska jest po prostu rozwalona, i myślę, że nie jestem w stanie tak łatwo jej naprawić, więc subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie, pamiętajcie, żeby uderzyć w dzwona, tak, żeby nie pominąć żadnego takiego filmu. Wpadajcie na mojego Instagrama oraz na mój drugi kanał, tam się dzieją bardziej rzeczy z życia prywatnego, vlogi itd. Do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaki dla was. Pa, pa!